Cześć, witam Wam w kolejnym odcinku z gry FIFA 20. Symulowana kariera FC Barcelona na kanale Go Play the Game. Ostatnio zakończyliśmy tutaj na meczu z Eibarem, więc go symulujemy. Zagramy tym drugim składem na wyjeździe. I 2-0. O, i Felix strzelił, wszedł i strzelił dwie bramy. I Fabian kontuzja. Fabian kontuzja. Na ile ta kontuzja? Na ile ta kontuzja? Dziękuję za ponowne włączenie. Dzień jestem z ciebie dumny. Dziękuję za zaufanie. Dobrze się spisałeś. I kontuzja, kontuzja na 4 tygodnie tego Fabiana. Nie mam kogo tam dać na ten środek pomocy teraz. Może by kogoś ściągnął. Może tego Domingueza, SPD. CPS, albo tego Domingueza z Liverpoolu może. SPO i napastnik, ten nie bardzo. SPO i prawe skrzydło. Haaland, on jest dobry gościu. Młody. Tu też jest gościu młody, dobry. Martinez, albo tego Palaciosa, SPPP, SPO. Ten ma tylko cechę jedną. Ten lepszy. Zaproponujemy kupno tego Palaciosa. Ile byście za niego chcieli? 80, 90, 113, sporo. Może kontroferta, zaproponuj. Może 103. Okej, zgodzili się. Coś utargowaliśmy. Zlecimy, dobra. Dobra. Ten Haaland to dobry gościu, dobra. Jedziemy dalej. Z Espaniolem 1-16 z Copa de España. Palacios akceptuje. Bardzo ładnie. Kukurela, daj mi. W ogóle co ty tu jeszcze robisz z centrala składu? Ty w ogóle jesteś na tym. Wystawiony na sprzedaż, nikt nie chce cię kupić. Tu ktoś nie zawodzi. Aha. Z tego Fabiana. Palacios jest kupiony.
Dobra, tutaj zapiszemy. Zawodnik. Aha, zawodnik niedostępny. Który? A ten pewnie. Fabian, dobra, za tego Fabiana. Palacios. Mamy trzech kontuzowanych gości. Symulujemy na wyjeździe. I 4-0. Ju, Ter Stegen kontuzja. Ter Stegen kontuzja. Dobrze, że mamy tego Lafonta. Dobra. O, i skoczyło nam na 90. Nieźle. Ta. Dobra. Kadra juniorska. Gdzieś tam wyślemy tych skautów. Ale gdzie to nie mam pojęcia. Może do France. Tego. Może tu gdzieś. Kamerun. Portugalia może. Dobra, coś tutaj. Przyczyna skoty, rozpoczynek kontuzja, 3 dni, a niedługo. Dobra. Przegląd. Kopa Espo, aha. Zwiększ wartość klubu o 25 sezonów i wygraj Puchar Copa de España. Aha. To teraz gramy ten de España cały. I teraz Liga. 5-0. I Palacy strzela w debiucie. W debiucie swoim gola. Bardzo ładnie. Tu robimy symula tego treningi. Dobra, coś tu Felix mówi. To, że wystawił mnie po ostatnim meczu, bardzo wiele mnie znaczy. Dobrze, jestem z ciebie dumny. I finał, 1/8 finału z Realem Copa de España. Uhuhu. Znowu z tym Realem. Dobra. I... Ale to ostatnio grałem z Realem. No stop, z nimi grał nie będę. I 3-1 wygrywamy. Z kimś innym zagramy. Wygrywamy 3-1, dobrze. Bardzo dobrze, to mnie cieszy. Dajmy dalej. Aha, i koniec okienka transferowego. Felix nadal. Jesus, inny klub coś spłacił. A, City. A to musiałbym kogoś kupić. Chcą, żeby wrócił do nich. To kupimy tego Halanda. Jak odejdzie ten. Nie tego, nie tego.
Haaland, o tego Haalanda. Młody. Może 100 milionów. O, zgodzili się od razu. I okej. Dają 150 baksów to. A ten Gabriel Jesus ile, jak ma tą... Aj, nie to. City chce z powrotem swojego zawodnika. Haaland, Jesus został sprzedany. Dobra. A Haaland akceptuje kontrakt. I bardzo ładnie. Mamy taką wymiankę jakby. Tego Haalanda od razu w treningi wrzucimy. Dobra. Jest, ich Erling Braut Haaland zaprezentował kibicom FC Barcelona, bardzo ładnie. I Palacios, i Haaland, wszystkie głośne transfery to związane z naszą drużyną, dobra. Oferta za Rienich. Akceptujemy. Oferta wypożyczenia? Nie, nie, jakie wypożyczenie? No. Robertson nie na sprzedaż na razie. Dobra, Cardenas. Akceptujemy. Renik nie zmieni barw, nie chce. Nie chce odejść. I koniec okienka transferowego. Dobrze. Nie zmieni barw, dobra. Nie to nie. Teraz z Celto Vigo. Ale to zagra ten drugi skład. Dobra, u siebie. I 2-0. Okej, teraz symulujemy. Dobra, dalej. I ćwierćfinał z Celto Vigo, Copa de España. Dobra, Cardenas, oferta. Akceptujemy. Sugestia. Matheus de Ligt dostał opaskę. No i ma de Ligt, no i teraz ma de Ligt i gramy tym lepszym składem. Gramy na wyjeździe. I 6-0. Knockout, knockout na deskach. Celta Vigo na deskach. Havertz chce grać częściej. Będziesz grał, będziesz. Spokojnie. Tu zagramy tym składem. Przeciwko Eibar. I 3-0 wygrywamy. Fati strzela gola bardzo ładnie. I tu robimy treningi.
Symulujemy. Do biura. Szefie, coś tam, rozważę twoją prośbę. Ja wiem, że ty byś chciał w każdym meczu grać, ale... Mamy półfinał z Atletico. Oferta transferu za Soro. Akceptujemy. Dobra. I tu zagramy tym składem. I zagramy ten mecz. Stawienia gry na nowicjuszu. I graj. Z Atletico zagramy. Start, dobra, i wrzuta. I strzał, i bęk, i pięknie, i dobitka. Aha, nie ma dobitki, dobra. I strzał, pięknie, i brameczka, dobra. Dziś rozpoczyna się walka o to, mijamy. Przed nami pierwsze spotkanie, które bardzo wiele nam wyjaśni. Lada minuta, Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt. Witamy Państwa serdecznie z Barcelony, z tego stadionu, który dla wielu tysięcy kules jest jak piłkarska mecca. Dobra, i pyk. Ze stanowiska komentatorskiego witają Państwa skrzydło. Jacek Laskowski. Przed nami dziś pierwsza odsłona. I tu, i strzał. I brameczka. Weszło. Nie mogli zacząć tego spotkania. Jeszcze się dobrze nie rozgrzali, a już prowadzą. 1-0. Przewaga nie jest bezpieczna. Atletico straciło piłkę. Pas, faul. Nie przerwał gry. Atletico wciąż przy piłce. A. Dobra, jedziemy skrzydło. Wrzutka. Znakomicie interweniuje bramkarz. Brawo. I strzał. Aj, nie do. Udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Marcos Llorente. Zagranie lobem. Wolne pole. Zelkę. Marco Verratti. O, Verratti. Ciekawe, jak to rozwiąże. O, bronić. Szkoda. Za szybko chciał ruszyć do tego podania. Spalony. A teraz dopiero mi dałem żółtą. Dalej, ale faul był ewidentny. Nie zapomniał o nim. Tak, i teraz słuszna decyzja. Żółta. A ja myślałem, że zapomniał. Alexander Arnold. De Jong. Havertz. Ajajaj, no. Rozpoczną od rzutu wolnego. Sędzia przywołał gracza do siebie, no i go upomniał. Teraz musi mieć się na baczności. I strzał. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzę. Dośrodkowuje z rogu. No, strzał. Ratuje sytuację, to było niebezpieczne. Dobra, mamy piłę. Alexander Arnold. Tu nas skrzydło. Do środka, prostopadłe i strzał. Jest groźnie, już myślałem, że brameczka. Trener nie może wprost uwierzyć, że nie wykorzystali tej okazji na odskoczenie rywalowi. Felix, kurczę. Dobra, jedziemy dalej. Saul. Verratti. Mamy dośrodkowanie, ma tam to strzelić. Dobra, moja piła i pyk. Dembele traci piłkę.
Pięknie odebrał we wspaniałym Dobra, stylu. Mamy piłę, jedziemy z koksem, tu, pyk, tam, dobra, o, no. Dobra, tu mamy, a. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Gwizdek sędziego, minimalny spalony. Mała spalony, tak? Glę zaczyna, okej, jedziemy dalej. Rugani. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. Mamy piłę, dobra, tu do środka, Havertz, na skrzydło. Wrzuta, pyk, a. Piłka wybita z pola karnego. I tu, do środka, a. I wybij, dobra, tutaj, okej, okay. I pyk, i strzał, a. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Atletico atakuje bokiem boiska, rywale zostawili tutaj no. Sporo przestrzeni. No, co? Paskudne wejście, w moim przekonaniu. I mamy żółtą kartkę dla gracza Barcelony. I słusznie, to nie był moim zdaniem faul na czerwoną kartkę. Stały fragment z boku boiska, więc najprawdopodobniej za chwilę zobaczymy centrę w pole karne. Abraz. Piłka zepsuli. Poza linię końcową. Będziemy mieli wznowienie od bramki. Ten rzut wolny, dobra, jedziemy dalej. Arnold, okej. Okay. Bailey. Pyk. Dobra, strzał. A, obronił. Co za obrona najwyższej klasy parada. Mają teraz dogodną sytuację od rzutu z autu pod polem karnym rywala. Havertz. Dobra, i strzał. A. Nie, do końca rywalizacji w półfinale jeszcze daleko. 1-0. Pamiętajmy, że w tych... cztery strzały. Dwie żółte kartki. Muszę uważać. Dobra. Atletico przegrywa po pierwszej połowie. Teraz zaczynamy drugą część spotkania, która może mieć zupełnie inny przebieg. Dobra, Maję, przechwyciłem piłę. Teraz przy piłce. Pyk, pyk, tutaj. Dembele. Dobra, do środka. Mbappé teraz. Barca rozpocznie grę od rzutu z autu. Havertz. Oj. Dobra, mamy piłę. Pyk. Dembele. Mbappé. No, a, spalony. Pospieszył się z wyjściem, szkoda. Była szansa na gola. Jest spalony. No nie jest raczej zadowolony ze swojej gry w pierwszej połowie. Na piłkę, co z tego wyniknie? No, nie. O, obronił, dobra. Ter Stegen, gramy dalej. Mają teraz szansę na kontratak. Idziemy, skrzydłem. Nie pilnować prowadzenia. Pani zachęcają piłkarzy Blaugrany, by poprowadzili kolejną bramkę. Tak. Pyk. Szał. Grę wznowią rybę. Spalone. Sędzia odpisał spalonego. Mamy zmianę w drugiej połowie, niewiele do końca, drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić, inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Okej, okay, tutaj, tu, pyk, Kylian Mbappé. Na skrzydło, dośrodkowanie, a. Dobrze wyszedł i dość pewnie złapał tę piłkę z tego dośrodkowania, zażegnując zagrożenie. Pasowałoby jeszcze jedną bramę huknąć. Do końca meczu jeszcze pół godziny. No, piłka oddana w zasadzie bez walki. Dobra, tu, oj, mamy piłę i strzał. Może uderzać na bramkę. Jest, 2-0. Gol, rewelacyjnie to zrobili, kibice szaleją. João Félix. Gol dla Barsy i teraz Katalończycy. Dobra, mamy tu drugą bramę. Bardzo trudno będzie im teraz wyrwać zwycięstwo. Naprawdę doskonale się znalazł w tej sytuacji, uderzył z bliska i nie dał bramkarzowi żadnych szans. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego.
Sału. Ma sporo możliwości. I ponownie przy piłce Sału. Dobra, mamy piłę. Pyk. Pyk, pyk, dobra. Do środka. Po prostu padła i szał. A broni. Pokazuje teraz, że można na nim polegać. Dośrodkowuje z rogu. A wybił. Ciąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Pyk. 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 Podaje z powrotem. Na skrzydło. Dembele. Dośrodkowanie. I szał. A obronił. Broni, ale nadal jest groźnie. Tottenham poinformował o pozyskaniu nowego zawodnika, o którego zabiegał już od jakiegoś czasu. Kwoty transferu możemy się jedynie domyślać. Nie została ujawniona przez zainteresowanych. Mamy tutaj, dobra, tu na skrzydło. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Będzie chyba podawał. A, dobra, zablokowany, dośrodkowanie. Zablokowane dośrodkowanie przez obrońcę. No, wybij. Daleko wybijają. Dobra, mamy piłę. No. Ach, źle podałem. Ciekawe, jak to rozwiąże. Dobrze przeczytał podanie i w porę zaraz. Dobra, mamy piłę. Kontra, idzie Bape. Idzie. Pyk. Dobra, trzy. Poszła kontra. I 3-0. We właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Bramkarz został w tej sytuacji zupełnie sam. Nie miał z tego obrony. Żadny punkt na jednego podanie i piłka bez problemu ląduje w siatce. Niewiele czasu do końcowego gwizdka sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Ponownie celnie podaje. Źle podałem. Marco Verratti. No i mamy dobry, udany odbiór. Wycofaj się, dobra, tu. Na piłkę, co z tego wyniknie? Pyk. Za obrońcami. A spalone? Nie. Brawo, Barcelona! Nieźle. Wspaniałe, znakomite rozegranie piłki i gol. Barcelona zachwyca. Przecież on tu nas spalał. W polu karnym, kompletnie bezradni obrońcy i bramkarz może wyjmować piłkę z siatki. Akcja na światowym poziomie, naprawdę zasłużona bramka. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też dobra, musi koniec. Pracować. Sędzia zakończył właśnie mecz. Będzie oczywiście rewanż, ale to Barcelona jest teraz faworytem do awansu. Dobry występ. Okej, dobra, mamy 4-0, bardzo ładnie. Coraz lepiej mi idzie na nowicjuszu. Dobrze. Dąbrowski, oferta transferu. Akceptujemy. I teraz z Levante. Dobrze, że wyliczyłeś. Bardzo dobrze, Fabian, że wyliczyłeś, ale na razie jeszcze nie zagrasz. Znowu złapić kontuzję. Z Levante na Liga Hiszpańska i 4-0. Bardzo ładnie. Dobra. Tu zrobimy treningi. A, miałem wrzucić tego Haalanda. Zapomniałem. Nie zmieni w ten Soro. Tego zaakceptujemy, a co też daje poniżej tej wartości. Dobra, teraz gramy z Getafe, tak?
Getafe, dobrze. Felix chce zagrać, dobrze, zagrasz. Proszę bardzo. I 4-0, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. I tu treningi i wrzucimy tego Halanda, tylko za kogo? Nie wiem za kogo. Bo napastnicy za tego Halanda by wrzucił, dał mu tutaj trudne. Tylko wyścig z czasem? Nie wiem. Bezpośredni rzut wolny. Wyścig z koszami. Strzelanie na czas. Wyścig z czasem, dobra. I z PSG mamy 1/8 finału Ligi Mistrzów. Z PSG. Mamy comiesięczny raport zwiadowczy. Ten jakiś słaby. Ten słaby. Ten słaby. 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 Sama słabizna w tej Francji. A tutaj Portugalia. Odrzuć. Słaby. 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 W Portugalii też nic nie ma. Na razie. I tu PSG, a musimy, dobra, ten mocniejszy skład wystawić. Gramy na wyjeździe pierwszy mecz. I 4-1, uhuhu. Bardzo ładnie. Neymar jeszcze w PSG jest, uhuhu. Havertz, dziękuję za ponowne włączenie do... Dobrze. Oferta za Cardenas. I teraz zespół, aha. I tutaj wyzdrowiał całkiem ten Fabian, wyzdrowiał, dobra. I tutaj, o tak, damy. I za Palaciosa. Musi tak być jak teraz. I Haaland i... aha. Okej, okay, Haaland gdzieś tu będzie, tutaj. Dobra. A Donnarumma nie wyzdrowiał? Nie, jeszcze nie. Tu musi być Haaland z Rashfordem, a w tamtej ekipie będzie Mbappe z Felixem. Tak będziemy grać. Zobaczymy, jak się będzie spisywał ten Haaland. O, i dostał kontuzję, ale żem go. Jeszcze tego brakowało, no. Ciekawym na ile. Ty kontuzja. I z Atletico półfinał Copa de España. Aha, ale to rewanż. Jak ja wygrałem Copa de España, to grałem?
Dobra, wygrywamy 3-0. Deportivo Alaves teraz. Tu zagramy drugim składem, ale to jeszcze w biurze mamy dość sporo tych przełożone spotkanie, nagroda z turnieju, zawodnik wraca po kontuzji, czyli Donnarumma. Ten nie zmieni barw, a ten, aha, dwa dni tylko ten Haaland złapał. No to zagrają sobie jeszcze raz. I 5-0, bardzo ładnie, Sterling, hat-trick. Rashford chciał podziękować, dobrze. Tego Haalanda mogę rzucić z powrotem w treningi. Dobrze się spisałeś. Są Dąbrowski, oferta. 2 miliony, ktoś tam daje 2 miliony euro. Z Betisem teraz mecz. No to dobra, niech zagra. Teraz ta druga na wyjeździe gramy. I 4-1, bardzo ładnie. Haaland strzela swojego pierwszego gola w barwach Barcelony, czyli wrzucamy go z powrotem w treningi za tego. Dobra. Bape się cieszy, że może występować częstotliwość. Dobrze, że się cieszysz. No to akurat teraz zagrasz, bo wystawiamy ten mocniejszy skład. Tam my wygrali 4-1. Tutaj wygrywamy 2-0. Dobrze. Havertz chce grać częściej. Dąbrowski został sprzedany. Kimmich chce zagrać, teraz Kimmich chce zagrać. To zagrasz Kimmich. Dobra. I wygrywamy 3-0. Okej. O, w tym biurze trzeba zajrzeć do biura, bo się tam nazbierało tego sporo. Nagroda dla menadżera. Co myślisz na raport zwiadowczy? Dobra, zobaczymy co tu mam. Nie ma nic ciekawego, widzę. Ten 200 tysięcy słaby. Z pół miliona euro, żeby był warto. Sama słabizna. No, ten może będzie. Słabi. Dąbrowski został sprzedany, zawodnicy nieobecni, nagroda z turnieju, zawodnik zawieszony. Dembele i Matthias de Ligt. Dobra, symulujemy. I 1-0 wygrywamy. Okej. A, zapomniałem, jak zagrać na... O, Atletico mecz teraz.
To zagram tym drugim składem. Symulujemy. I 1-1. O, pierwszy remis. To jeszcze u siebie. Ale to wystawiłem ten słabszy niby skład, nie? No i teraz z Liverpoolem Liga Mistrzów. I teraz dajemy ten mocniejszy skład. Aha, tylko że tak, bez Dembele, ładnie. Bez Dembele i musi zagrać Sterling. Ten wyzdrowiał, to może wskoczyć za Lafonta Donnarumma. Akanji zagra za De Ligta. Inaczej nic nie zrobię. Więcej tutaj. Zapiszemy. Ale czy wygramy z tym Liverpoolem, to w następnym odcinku z gry kariera, symulowana kariera FC Barcelona FIFA 20. Na razie.